Pewnie wiele osób tu będących na sali nas zna, ale przedstawmy się. Ja nazywam się Piotr Kwiecień. Ja nazywam się Łukasz Chojnacki. No i w dniu dzisiejszym chcemy Was, bo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tego nie zrobili, chcemy Was zabrać w pewną podróż, może sentymentalną dla niektórych, w każdym razie w podróż w przeszłość, tylko po to, żeby pokazać, że to, co dzieje się dziś, ma wiele wspólnego z wydarzeniami z przeszłości i co skłania nas do wniosków, że przyszłość może wyglądać podobnie jak wtedy. Zaczynamy. Ja jestem w branży od w zasadzie 15 lat, 12 w samym bulionie i jakby to powiedzieć, wtedy, kiedy niska była inflacja, jak to się mówi, 10-12 lat temu, to było niewiele osób, które w ogóle mówiły o czymś takim, co się dzieje w tej chwili. Tak? Jeżeli ktoś rozumie pewne mechanizmy, to wiedział to już 10 lat temu. Chociażby Przemek Słomski, jeśli ktoś nie wierzy, to można po prostu odgrzebać sobie bloga Przemka i Przemek już o tym pisał. On, ja i jeszcze szereg różnych innych osób. Tylko nikt nie zwraca uwagi na pewne rzeczy, póki nie widać tego po prostu tak jakby kawa na ławie. Ale my się cofniemy dzisiaj właśnie parę lat wstecz po to, żebyśmy mogli porównać sobie to, czy hiperinflacja może się zdarzyć, znaczy, na zasadzie takiej, czy to jest w ogóle analogiczne do takich czasów, które dawniej właśnie miały miejsce i kończyły się czymś takim jak deprecjacją waluty. Gwarantowany upadek każdej waluty. To jest takie pytanie, czy w ogóle istnieje waluta, która, jakby to powiedzieć, no, może trwać wiecznie. No nie. Wygląda na to, że nie. Jest ktoś taki jak pan Middelkoop. To jest człowiek z Holandii, który napisał bardzo ciekawą książkę. On jest znany w naszej branży, na takim rynku międzynarodowym można powiedzieć. I on przeanalizował 591 walut od 1700 do 2013. Połowa z tych walut została zniszczona przez wojnę, czyli inflację albo hiperinflację. I w zasadzie to nie ma waluty, tam istnieje taki mit w sieci, który mówi, że waluta średnio żyje 27 lat. No to jest okropne uproszczenie, ale jeśli ktoś wyciągnął średnią, to tak. Tak czy inaczej, chodzi o to, że spośród blisko 600 walut z ostatnich nieco ponad 300 lat w zasadzie większość po prostu upadła. Więc teraz pytanie brzmi, czy waluta, którą my się posługujemy, przetrwa? No bo jeżeli do tej pory 600 walut upadło, to jakim cudem ma przetrwać na przykład nasza złotówka? No właśnie, no i my sobie tutaj analizujemy jeszcze coś takiego, ile razy upadała polska waluta. Tutaj akurat mamy pierwszy polski banknot papierowy i to jest bilet skarbowy z czasów insurekcji kościuszkowskiej i on, jego kariera to raptem trwała 2 czy 3 miesiące, dlatego że pieniądz ten nie zdobył zaufania. Dlaczego nie zdobył zaufania? Dlatego, że w tamtym czasie głównym, fundamentalnym pieniądzem było złoto i srebro. Więc jeżeli papierowe banknoty nie miały pokrycia w metalu szlachetnym, no to siłą rzeczy taki pieniądz nie mógł zdobyć zaufania ogółu. No i właśnie to jest pierwsza taka papierowa waluta, która bardzo szybko dokończyła swojego żywota, jeśli chodzi o tereny polskie. No, ale nie jedyna. I warto zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzone w 1995 na skutek denominacji obecnie obowiązujące środki płatnicze są z nami już, szybko licząc, 27, nomen omen, o tych 27 latach, o których powiedziałeś, są z nami lat 27. Środki płatnicze, które mieliśmy w okresie po odzyskaniu niepodległości w Polsce, no bywało, że miały termin przydatności, tak to nazwijmy, do użycia znacznie, znacznie krótszy. Wprowadzona w 1917 roku marka polska po odzyskaniu niepodległości przetrwała tylko lat 5 do 1923 roku, w którym to 1923 roku zostały wprowadzone nowe polskie złoty. Nowy polski złoty jako prawny środek płatniczy. No, przetrwał tak naprawdę do roku 1940, czyli do drugiego roku
okupacji, po wybuchu wojny, kiedy to został tak naprawdę zawłaszczony przez Niemców, powstał bank emisyjny i ten środek płatniczy tak naprawdę został zniszczony. Kolejna próba wprowadzenia prawnego środka płatniczego to środek płatniczy powstały na w 1944 roku PKWN. Co ciekawe, i w przypadku wielu walut znamienne, produkcja tych nowych środków płatniczych rozpoczyna się 2-3, a czasem nawet wcześniej, lata wcześniej. Oczywiście wszystko dzieje się w ścisłej tajemnicy. I przychodzi taki dzień, kiedy te prawne środki płatnicze zostają wprowadzone do obiegu, a stare z tego obiegu znikają. Najbardziej spektakularnym przykładem tych wydarzeń jest dzień 28 października 1950 roku, kiedy to mamy do czynienia z reformą walutową. Wprowadzona zostaje nowa waluta. Oczywiście dwa lata wcześniej przygotowywane były te środki płatnicze w ścisłej tajemnicy. Retoryka wprowadzenia tej nowej waluty i sposobu, w jaki ona została wprowadzona, po 28 października ta decyzja została ogłoszona. Środki płatnicze obowiązujące do tego dnia podlegały wymianie w bardzo określony sposób. Od 30 października tę wymianę rozpoczęto i w dużym skrócie powiem tak. Posiadane na rachunkach bankowych złotówki można było wymienić w proporcji za 100 starych złotówek 3 nowe. Posiadana gotówka za 100 starych złotych 1 złoty. 1 złoty. I oczywiście wprowadzony został limit, który wynosił 100 tysięcy starych złotych, które można było wymienić. Jak sobie radzili wszyscy, którzy mieli więcej? Na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć. Oczywiście retoryka, o której powiedziałem, była taka. Zabieramy spekulantom, ale to też jest dość znamienne. Generalnie chodzi o to, że te waluty nie przetrwały. Pytanie, które my postawiliśmy fundamentalnie, to jest, czy grozi nam hiperinflacja. Czym jest hiperinflacja? Hiperinflacja to jest po prostu szaleńczy, obłąkańczy, nawet powiedział psychopatologiczny, dodruk pieniądza. Jeżeli mamy mieć hiperinflację, to musi się wydarzyć coś takiego. I takie rzeczy miały miejsce wielokrotnie w historii. Więc teraz my chcemy się zastanowić, czy w Polsce to w tej chwili jest możliwe. Bo to, że ceny produktów i usług w tej chwili poszybowały ekstremalnie w górę, ekstremalnie, tak. Tak, ale to jest odczuwalne w końcu dla wszystkich. Wtedy, kiedy wiele osób przewidywało to 10 czy 5 lat temu, to nagle teraz większość w ogóle polityków zaczyna się zastanawiać nad tym, jak to jest, że w ogóle te wszystkie towary i usługi drożeją. Ale żeby hiperinflacja miała miejsce, to musi być szaleńczy dodruk pieniądza. Więc my zadajemy w tym momencie pytanie, co się musi zacząć, co się musi wydarzyć, żeby takie po prostu obłąkane postępowanie, bo to jest obłąkane postępowanie, to jest czyszczenie ludzkich oszczędności. Co się musi wydarzyć, żeby coś takiego miało miejsce? No i my tutaj sobie wzięliśmy na tapetę nasz kraj, za chwilę do niego dojdziemy, ale takim punktem, jakby to powiedzieć, przewodnim jest, my się zaczęliśmy zastanawiać, kiedy w ogóle dochodzi do czegoś takiego jak hiperinflacja? Jakie warunki muszą zostać spełnione? Jest taka książka pana Bernholza, niestety nie przetłumaczona na język polski, dosyć ciężkim językiem pisana. Natomiast jeśli ktoś przez nią przebrnie, to ma bardzo duży ogrom informacji. I w tej książce jest wyraźnie napisane, że nie ma kraju, nie ma, w którym byłaby hiperinflacja, a w którym nie byłoby długu publicznego. Czyli fundamentem do tego, żeby pojawiła się hiperinflacja, musi być ciągłe zadłużanie się kraju. No i teraz my po prostu możemy się zastanawiać nad tym, jak Polska jest zadłużona, ale my zaczęliśmy widzieć, że jest, jakby to powiedzieć, wokół tego zadłużania szereg różnych innych czynników. Ale w Polsce hiperinflacja miała miejsce jeszcze całkiem nie tak dawno. Ja pamiętam przecież te banknoty po 100, 200 tysięcy i milion i teraz jakbym
zapytał, czy ktoś pamięta te wszystkie banknoty z zerami, to wiem, że zaraz by się tutaj pojawił naszym oczom las rąk. Bo to było całkiem niedawno, to było w latach 90., czyli raptem ćwierćwiecze z hakiem temu. To się działo. Tak wczoraj jechaliśmy akurat tutaj, ja i Piotr, mówię, no słuchaj, trzeba jakąś anegdotkę tutaj wymyśleć i wyjąłem telefon, zadzwoniłem do taty, mówię, tata, powiedz mi, ile kosztował samochód w tamtych czasach. Tata akurat pamiętał z 86 roku, ile kosztował Fiat. Fiat kosztował wtedy 1 400 000, no mówi, wiesz, to była ta lepsza wersja pięciobiegowa, ale musiałem jeszcze zapłacić $300 w FSO, żeby w ogóle się móc zapisać tam. No i później my sprawdziliśmy, jakie były wtedy średnie zarobki, to było 26 tysięcy złotych, więc po prostu to była połowa lat 80., a ten obłęd już się zaczynał. Ten obłęd już się zaczynał i później te ceny coraz szybciej sobie rosły. Ale wraz z tym rosło zadłużenie i miały miejsce różne wydarzenia natury gospodarczej, społecznej i tak dalej. Tak więc, krótko rzecz ujmując, Bernholz mówi, że jest swoistego rodzaju mechanizm, który towarzyszy krajowi, który popada w hiperinflację. Generalnie jest tak, że rząd frywolnie sobie pieniążki wydaje na różne programy socjalne. Generalnie jest tak, że nie można wszystkich obdarować. Są grupy wyselekcjonowane, w które się po prostu pakuje kasę, ale ciężar kosztów rozkłada się na wszystkich równomiernie. Dlaczego? Dlatego, żeby to było nieodczuwalne. Ale wraz, jakby to powiedzieć, zdzierżeniem, jak czas biegnie, dana partia dzierży władzę, te ich wydatki zaczynają po prostu zataczać coraz szerszy krąg. I w pewnym momencie odsetki od pożyczek, bo rządy nie generują pieniędzy, ci ludzie nie pracują, nie generują dóbr, oni tylko ściągają podatki i dokonują redystrybucji. Więc jeśli na coś im brakuje, no to mają monopol na emisję pieniądza. Więc dokonując emisji pieniądza, pogłębia się po prostu dług. Więc system bankowości centralnej, w którym my istniejemy, tak naprawdę jest proinflacyjny, prohiperinflacyjny, bo jeżeli weźmiemy to ad infinitum, to my i tak będziemy dążyć po prostu do takich cen. Pytanie tylko brzmi, jak szybko tam dojdziemy. Ale okazuje się, że w pewnym momencie zaczyna się coraz szybciej w tym kierunku iść. Dlaczego? Dlatego, że odsetki od długu zaczynają rosnąć szybciej, niż następuje to przy wzroście podaży towarów. No i teraz my się zastanawiamy, czy coś takiego będzie również miało miejsce. Co zrobiliśmy? Porównaliśmy sobie czasy bieżące z czasem PRL-u. Tak więc nie będziemy was zalewać formułami ekonomicznymi, tylko po prostu patrzymy na to zdroworozsądkowo. Każdy sam sobie oceni, czy analogie, które dostrzegliśmy, mają sens. No dobrze, mamy tutaj nasze... Widzę, że fotografie wywołały uśmiech. Nie dziwię się, bo mechanizmy, z którymi... Grymas. Bo mechanizmy, które działały wtedy, działają również dzisiaj. Zwróciliśmy uwagę na dwa rodzaje czynników, które mogą pchać nasz kraj i naszą walutę w kierunku hiperinflacji. Pierwsza kategoria z tych czynników to są te, które odpowiadają za wzrost podaży pieniądza. A druga kategoria to są te czynniki, które odpowiadają za spadek podaży towarów. Zmniejszenie produkcji. Jeśli możemy... No właśnie, dług publiczny. A propos tego, co powiedziałeś, ja jestem bardzo ciekaw i tu pytanie do was. Czy wy się poczuwacie w ogóle do posiadania długu publicznego? No bo dług publiczny jest publicznym długiem, tak? Tylko dlaczego my się mamy do owego długu poczuwać w jakiś sposób, tak? No więc właśnie. No właśnie, to jest tutaj takie bardzo, bardzo podstępne. W ogóle już sama terminologia stosowana przez paradygmaty ekonomiczne, przez polityków jest bardzo zdradliwa. No bo jak właśnie dług publiczny. No i kolejna anegdotka. Ja jak swoją przygodę z metalami zaczynałem, jest zegar długu publicznego przy warszawskiej rotundzie i pamiętam, że czekałem tam chyba na autobus czy jakoś tak i utkwiło mi w pamięci, że zadłużenie na obywatela wynosiło wówczas niespełna 17 tysięcy. W tej chwili dług mieszkańca to jest 40 ponad tysięcy. Tak minęło nieco ponad dekada i z 16 tysięcy z kawałkiem zrobiło nam się w tej chwili 40. To jest stan na przedwczoraj, godzina 10:07.
bo ten zegar cały czas, wiadomo, dodaje, tak, on cały czas dodaje, non stop. Więc dług się cały czas powiększa. Tak? No i jakby to powiedzieć, i my przechodzimy obok tego zegara długu publicznego przy warszawskiej rotundzie, tam podobnie, nie wiem, 200 tysięcy osób dziennie mija, no i w ogóle przechodzimy obok tego jakby nigdy nic. Tak? My cały czas schodzimy pod kreskę, bo teraz tak, wyobraźmy sobie, że Kowalski, którego zadłużenie cały czas, nie wiem, ma saldo bankowe ujemne, cały czas po prostu rośnie i on się nie przejmuje, no to gość niedługo zostanie bankrutem, ogłosi upadłość konsumencką. A my, którzy jesteśmy winni te pieniądze, każdy z Państwa jest winny 40 tysięcy, chociaż sam jeszcze nie wiem komu, tak jakby nikt w ogóle nie zwraca na to uwagi. A to cały czas idzie, ta bomba tyka. Tak więc to jeśli chodzi o dług publiczny. No i teraz jest pytanie, czy dług można spłacić? Oczywiście, że można spłacić. Oczywiście, że można spłacić. W zasadzie ja mam taką refleksję, że ekonomia jest komplikowana przez ekonomistów. Przepraszam, wiem, że tutaj może ktoś mógłby się, nie wiem, no wkurzyć, ale no tak jest, tak? No bo póki co to ja widzę, że powstały już najróżniejsze paradygmaty ekonomiczne, a jak się za chwilę przekonamy, wszystko sprowadza się do niczego innego, jak do zwykłego bilansu wydatków i przychodów. Nic więcej. Więc w jaki sposób można zredukować zadłużenie? Po prostu wydajemy mniej i więcej produkujemy. To jest cała filozofia. Czyli w jaki sposób to się odbywa na poziomie gospodarki krajowej. Wspomagamy tych przedsiębiorców, tak, którzy produkują dobra i dostarczają usług, ale dobra przede wszystkim, i redukujemy ilość gotówki. Tak? Dlatego, że jeżeli rośnie nam w przeliczeniu na, nie wiem, jednostkę pieniężną więcej produktów, no to wtedy dochodzi do czegoś takiego jak naturalna deflacja, czyli siłą rzeczy rośnie siła nabywcza naszych pieniędzy, czyli ceny towarów i usług idą w dół. Ale jeżeli pieniądza przybywa szybciej niż towarów, no to w tym momencie zaczynamy się rozkręcać. Czyli to jest pierwsza rzecz. Produkcja, czyli musimy wspomagać sektor gospodarczy, sektor przemysłowy. Wzmagamy produkcję dóbr i usług. I druga rzecz, redukcja wydatków publicznych. I to jest to, o czym ty mówiłeś, czyli dwie rzeczy. Dobra i pieniądz. Tak? Te proporcje muszą się, jakby to powiedzieć, jeżeli rośnie pieniądz, no to idziemy w kierunku hiperinflacji. Jeżeli spada podaż towarów, no to jeszcze bardziej szybciej idziemy w kierunku hiperinflacji. My teraz spojrzymy sobie na to, jak to było w latach poprzednich. Tak, mamy dług. O, tu jeszcze taki wykresik na szybko. Redukcja wydatków publicznych jest nierealizowana. Proszę spojrzeć, od 2011 roku nasz rząd wydaje coraz więcej, więcej, więcej i więcej. Więc my mamy trend. Więc pytanie jest, tak, żebyśmy my mieli... Dalej, żeby inflacja nie miała miejsca w Polsce, musielibyśmy się w pierwszej kolejności zatrzymać w wydatkach. No ale mamy trend, więc jeżeli ten trend potrwa, no to zmierzamy w kierunku coraz wyższej inflacji. Tutaj inne dane, ale to tak samo mniej więcej to jest na bazie danych z GUS-u. No i to jest trend, więc my w tej chwili pokazujemy, jak będzie, nie wiemy. Może także politycy stwierdzą, że słuchajcie, musimy się opamiętać. Musimy zacząć oszczędzać. No właśnie. I teraz, no właśnie, dlaczego wydatki publiczne rosną zamiast spadać? No tutaj to już, że tak powiem, to było poddane refleksji, przynajmniej mojej, i problem nie tkwi w systemie. To nie jest istotne, czy my mamy ustrój demokratyczny, czy mamy komunistyczny, czy mamy socjalizm, czy tak naprawdę gospodarkę czysto wolnorynkową. Jeżeli wydajemy więcej niż sobie, nie wiem, wygenerujemy, no to siłą rzeczy schodzimy pod kreskę. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Tylko, że wydatki publiczne rosną, ponieważ zarządzający nie potrafią i nie rozumieją kwestii związanych z zarządzaniem środkami. Oni nie mają tej bazowej umiejętności zwykłego bilansu, że muszę być bardziej na plusie niż na minusie, żebym ostatecznie miał saldo dodatnie. To jest tyle filozofii. I cechą charakterystyczną czasów współczesnych jest właśnie brak tej umiejętności. Na poziomie Kowalskiego to jest po prostu ciągłe zadłużanie się, korzystanie z karty kredytowej, tkwienie w ciągłych pożyczkach, zwłaszcza tych gotówkowych, wysoko oprocentowanych. Nasz dług się nie zmniejsza. Na poziomie dużych systemów no to jest po prostu kreowanie długu publicznego.
No więc jeżeli my widzimy, że Polska się cały czas zadłuża, to tak jakby można to porównać do Kowalskiego, który cały czas jeden dług zastępuje kolejnym i schodzi cały czas pod kreskę, żeby w końcu sięgnąć poziomu bankructwa. Kolejna rzecz. Zjawisko to jest intensyfikowane z dwóch powodów. Jeden z tych powodów jest taki, że osoby, które wydają nasze pieniądze, nie ponoszą za to odpowiedzialności i wydają pieniądze, które do nich nie należą. Więc oni tak jakby, jeżeli my zarządzamy swoimi środkami umiejętnie, tak? My liczymy, bo chcemy jak najmniejsze straty wygenerować, ale jeżeli ktoś wydaje cudze pieniądze, to rączka jest leciutka, jak piórko. To po prostu zaraz pokażemy Wam, jak leciutkie rączki mają do wydawania pieniędzy politycy. Dawniej i dziś. No i oczywiście nie bez znaczenia jest wpływ kultury współczesnej, kultury konsumpcyjnej, która po prostu niemalże gloryfikuje dług. Ja ostatnio czytałem jakiś taki artykuł, ja nie wiem, czy to jest prawda, może Państwo mi powiedzą, że wśród celebrytów jest modne zaciąganie długów, bo ten, kto zaciągnie większy dług, jest niejako bardziej, nie wiem, tak jakby ma większą renomę, dlatego że bank nadał mu większą dozę zaufania, dlatego że dostał większy dług. Przecież to jest tak absurdalne, czysty absurd, ale tak się podobnież dzieje w chwili bieżącej. No i tutaj odkrycie jakiego profesora Bożyka, który w 1976 roku sporządził pewien raport, który wylądował na biurku Gierka, kiedy już sytuacja zaczęła się, kiedy grunt pod nogami zaczynał się już im pomału palić. I nagle się okazuje, że stwierdzenie profesora ekonomii brzmiało w sposób następujący. Okazuje się, że wydajemy średnio o 20% więcej niż zarabiamy. Eureka. Komitet Centralny, PZPR, ludzie sterujący całym krajem nagle sobie uświadomiają, że wydają 20% więcej niż generują. No jak to nazwać inaczej niż po prostu albo skrajna niekompetencja, albo po prostu zaburzenia, z całą sympatią dla tego polityka, tak? Bo jego w ogóle słynne pomożecie, to był majsterszczyk marketingowy, to wzbudza sympatię. Wiele osób tak naprawdę mile wspomina lata 70., ale to było po prostu jak narkotyzowanie się. Zastrzyk gotówki, przez chwilę pojawiają się towary na półkach, ale nikt nie widzi po prostu, jak saldo się cały czas ujemne pogłębia. No i oczywiście później ogłoszono kolejny 5-letni plan, w ramach którego miano zamierzano obciąć wydatki na inwestycje przemysłowe i gwałtownie zwiększyć eksport. No i my się tak zastanawialiśmy w tym aucie, to co oni chcieli eksportować, kiedy stwierdzili, że przestaną produkować. PRL to był stan umysłu, a z uwagi na analogie, które są w tej chwili obecne, my się zastanawiamy, czy przypadkiem my nie jesteśmy, zaczynamy być w innym stanie umysłu. My, czyli tam ci ludzie tam z Warszawy. Dobrze. Wydatki publiczne w praktyce. A propos tego od momentu, o którym mówiłeś, tego początku drastycznego wzrostu wydatków publicznych datowanego na tamtym wykresie, który widzieliśmy wcześniej, na 2011 rok, to tu chciałbym tylko zdementować te fotografie, które tam pokazaliśmy. Nie dotyczą tylko i wyłącznie obecnej partii rządzącej, żeby nie było. Rozmawiamy o wszelkich obozach rządzących od tamtego okresu. No ale wróćmy do wydatków. No właśnie, wydatków, których no, moglibyśmy zdecydowanie uniknąć albo przynajmniej je ograniczyć. Relacja byłego dyrektora 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pana Józefa, nazwisko mi umknęło w tej chwili. Światło chyba. Światło, tak, pan Józef Światło, dziękuję. Byłem tam dwa razy, nie będę tego cytatu całego cytował, ale na wytwornej kolacji w towarzystwie członków biura politycznego, no i tu standardowo wyszukane owoce południowe i różne inne frykasy pod ścianą na większym kredensie wódki i tak dalej, i tak dalej. No a wszystko to odbywa się w sytuacji, kiedy w kraju mamy reglamentowane ilości podstawowych artykułów spożywczych, mięsa również. Nie chcę mówić o słynnej misce ryżu, ale jakieś analogie widzę chyba. Po lewej oczywiście. Oczywiście po lewej, tak. Mamy tutaj przykłady dotyczące trwonienia pieniędzy publicznych, żeby było jasne.
nikt za te rachunki nie płacił z własnych pieniędzy. Ale żeby nie było, że tylko obecnie rządząca partia, pani minister Mucha, wydatkuje 6 milionów złotych z Funduszu Rozwoju Promocji Piłki Siatkowej na koncert Madonny. No jak się bawić, to się bawić. Minister aktywów państwowych i 70 milionów złotych przeznaczonych na wydrukowanie list wyborczych do wyborów, które się nie odbyły. No i chyba najlepszy przykład, czyli słynna ławeczka za 100 tysięcy, tak chyba nieco ponad 100 tysięcy złotych. No takich przykładów można by mnożyć. Moja własna refleksja. Byłem w sierpniu, zdaje się, w pewnej nadmorskiej miejscowości. Tak, zerkam na zegarek też. W której, no właśnie, kolejna ciekawostka. Pomnik jednego z polityków partii rządzącej, który zginął w katastrofie smoleńskiej. No i takich przykładów mamy więcej, prawda? Przykładów inwestycji, które były rozpoczęte, z których się później wycofano. No i wszędzie generujemy tu 1,5 miliarda, tu kolejne 2 miliardy. Co do zasadności tych inwestycji, trudno to ocenić w tym momencie. Zobaczymy, czas pokaże, ale za chwilkę Łukasz też pokaże kilka inwestycji, to które czas było. Ocenił i zweryfikował. To już było. Proszę bardzo, licencja ciągników Massey Ferguson. Z pieniędzy, które zostały pożyczone za granicą, 15% zostało przeznaczone na wykorzystanie tego w praktyce, tak, czyli na produkcję, a 85% na koszty administracyjne resortu. To są fakty historyczne, proszę bardzo, ale jest pan Jaruszewicz i towarzysz Edward. Świętujemy, kupiliśmy licencję Masseya Fergusona i teraz zaczynamy odbudowywać Polskę. Dobrze. Taki jeden z przykładów, ale tego było więcej. Kto jest z Krakowa? No, znamy Szkieleton, to. Znamy tak? To 40 lat leżało odłogiem, zdobyło sławę podobnież najsłynniejszego, najwyższego statywu na banery reklamowe w Europie. Tak? To są takie pieniądze wydane i stracone. Kaskada Dolnej Wisły, tutaj wiadukt niedokończony nad nieistniejącą północną odnogą centralnej magistrali kolejowej, szpital religii w Zabrzu, tych materiałów jest całe mnóstwo. Tak my z przekąsem sobie wspominamy PRL, w ogóle filmy Barei, ale to był stan umysłu, który polegał na tym, że po prostu z pełną premedytacją, znaczy ci ludzie byli ślepi, po prostu. I po prostu zniszczono kraj poprzez kreowanie długu i nieumiejętne zarządzanie pieniędzmi. Tak jest. I to samo w tej chwili widzimy. To jest jedna z analogii. Idziemy dalej. Dług zagraniczny. A no właśnie. Warte przeanalizowania jest to, jak na pewnym etapie te wydarzenia zaczynają przyspieszać. Od roku 1946, o ile dobrze zapamiętałem, dług zagraniczny z 0,2, o ile dobrze pamiętam, tak jest, z 0,2 miliarda dolarów w ciągu 25 lat do roku 1970 wzrósł pięciokrotnie do miliarda dolarów. Małe wiersze. Otóż no, w dużej mierze zasługę za to pewnie należałoby przypisywać Władysławowi Gomułce, który słynął z tego, że nie był rozrzutny, prowadził raczej ascetyczny tryb życia, no i generalnie nie lubiał się zadłużać. W ogóle nie lubił długów z tego, co ustaliliśmy. Natomiast, no niestety z końcem roku 1970 do władzy w ówczesnej Polsce dochodzi Edward Gierek, no, który, jak już Łukasz wcześniej powiedział, miał gest, no trzeba przyznać, że miał gest, w szczególności jeśli chodzi o zaciąganie długów. 10 lat i mamy 25 miliardów dolarów, z czego znakomita większość, bo blisko 2/3 za pożyczonych pieniędzy zostało przeznaczone na zakupy towarów na rynkach zagranicznych. Około 15% z tych środków zostało przeznaczone na rozwój, na inwestycje w ogóle, na,
na budowanie właśnie tych nowych fabryk, i czyli no, bardzo nieduża stosunkowo kwota, no a reszta na konsumpcję. Do czego to doprowadziło? No, po 10 latach rządów Edwarda Gierka Wojciech Jaruzelski niestety zmuszony był tak zwanemu klubowi paryskiemu przekazać smutną wiadomość, że Polska zbankrutowała, że nie stać nas na spłatę tego zadłużenia. Inflacja. Kto nas zna, ten wie, że my mówimy, że inflacja to nie jest wzrost cen, tylko tak jak pisze Hazlitt, to jest wzrost podaży pieniądza, który dopiero powoduje wzrost cen. Dzięki tej definicji my wiemy, skąd ona się bierze. Nie bierze się znikąd. Bierze się w przypadku Polski z ulicy Sanguszki, czy tam Placu Powstańców Stycznia, bo tam jest, że tak powiem, pociąganie za sznurki tego zjawiska ekonomicznego, by tak sprawę ująć. Szybciutko, bo widzę, że nam czas się kończy. PRL, pomalutku, powolutku, przyspieszamy coraz więcej, aż w końcu wtedy, to jeszcze nie nosiło nazwy miana agregatów finansowych, tylko to był po prostu obieg pieniężny, czyli coś, co można dzisiaj określić jako pieniądz gotówkowy i depozyty na żądanie, czyli po prostu no, taka kasa, którą mamy po prostu w portfelu. I tutaj widzimy, jak to sobie po prostu przyspieszało na przestrzeni tych 40 czy 50 lat życia PRL-u. To jest M1 od 96 roku, czyli od kiedy mamy nową złotówkę po denominacji, tak? Krzywa znów jest wznosząca się. Porównujemy sobie, mamy analogię. Teraz, żebyśmy my, jakby to powiedzieć, nie tkwili dalej w tym procesie, bo to tak jak powiedziałem wcześniej, panowie z ulicy Wiejskiej musieli powiedzieć, słuchajcie, musimy się opamiętać. Ale to nie zanosi się na to. Nie zanosi się na to. Wynagrodzenia. Tak. To też świadczy o tym, jak przygotowuje nam się w ukryciu ten wzrost bazy monetarnej, no bo płace rosną systematycznie na skutek waloryzacji, podobnie inne świadczenia. Na skutek no, nacisków, delikatnie mówiąc, strajków. I znów analogia. Ciekawe, że po owej reformie, o której wspomniałem wcześniej w 1950 roku, wynagrodzenie przeliczone na te nowe złotówki ówczesne wynosiło 550 zł. A wynagrodzenie, mówimy o minimalnym, a wynagrodzenie, które zostało zaproponowane w roku 1995 po denominacji, wynosiło 702 zł, o ile dobrze zapamiętałem. Startujemy znów z podobnego poziomu. I w sposób podobny się wznosimy ku górze. Ku górze w cudzysłowie. Stosunek do przedsiębiorców. Ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego to jest w ogóle związane z hiperinflacją. Co to ma w ogóle wspólnego z inflacją? Co to w ogóle ze złotem ma wspólnego? Przecież my się zajmujemy złotem, ale dzisiaj jeszcze ani razu nie powiedzieliśmy o złocie. Stosunek do przedsiębiorców jest niczym innym, jak, jakby to powiedzieć, barometrem głupoty rządzących. Dlaczego? Dlatego, że to, że my możemy w ogóle się tutaj chociażby spotkać, pójść do sklepu, kupić cokolwiek, jest tak naprawdę odzwierciedleniem działalności produkcyjnej przedsiębiorców. I cały PRL to pokazywał, bo ilekroć dokręcali śrubę, tylekroć po prostu znikały rzeczy spółek. Dlatego ja mówię, że to jest po prostu coś na kształt psychopatologii, że ciemiężenie i gnębienie i dyskryminacja przedsiębiorców w ogóle ma miejsce wśród polityków. Tak? No bo teraz, jeżeli zwiększamy podaż dóbr, to te dobra, im więcej jest tej obfitości, tym one są tańsze. Siła nabywcza naszych pieniędzy wtedy zaczyna rosnąć. Więc teraz, jeżeli stosunek do przedsiębiorców jest zły, to znaczy, że my niejako wpływamy na zmniejszenie się, na redukcję zasobu towarów i usług, z których korzystamy na co dzień. No i jedziemy. Fiskus, bezprawny patent na ściganie podatników, no, jakby to powiedzieć, nadmierne opodatkowywanie to też jest rodzaj dyskryminacji przedsiębiorców, bo jeżeli ktoś będzie dociśnięty podatkami i padnie, no to wtedy wstrzymuje produkcję. Kto to ma? Kto się ma tym zająć? Kto się ma tym zająć? Ci ludzie, co kaskady na Wiśle chcą budować? Korporacje.
I teraz, no, czyli mamy tutaj u góry dwa takie screenshoty na temat czasów współczesnych, ale z powrotem mamy też cytat z fenomenalnej książki pana Krajewskiego na temat patologii PRL-u, który mówi: nowe możliwości skarbówce dawał też wprowadzony w listopadzie 79 podatek od dochodów, który inspektorzy skarbowi mogli obligatoryjnie nałożyć na każdego. Przecież to się dzieje teraz. Wiem, co mówię, sam miałem kontrolę, więc wiem, jak to działa. To się dzieje. Jeżeli działo się wtedy, dlaczego miałoby się nie dziać teraz? Znaczy, my już to widzimy. Jeżeli proces będzie się pogłębiał, to znaczy, że sektor nas, przedsiębiorców, będzie kulał, a jeżeli będzie kulał, to będziemy wprowadzali mniej dóbr i usług na rynek. Kolejna rzecz. Rząd szykuje podatek od nadmiarowych zysków. Proszę bardzo, 47 rok. Idealnym narzędziem do represji, łamiącym opór prywatnych przedsiębiorców, była oczywiście działalność pewnej komisji, która wprowadziła ustawę o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. Przecież teraz mamy to samo. To jest copy-paste. I to jest prognoza. To nie są nasze tutaj, jakby to powiedzieć, ssanie z palca. To są po prostu prognozy różnych analityków. Tak? Jeżeli nam, przedsiębiorcom, się nie będzie pomagać, to będziemy kończyć tak jak w PRL-u. To już się dzieje. To już się dzieje. Zresztą my też z przedsiębiorcami dużo obcujemy i my wiemy, jakie są prognozy z najróżniejszych branż. Tak? Jeżeli po prostu dobiorą nam się do skóry, my się pozamykamy, no to będzie znów trzeba chować kury na podwórku, bo tak to będzie wyglądać. Rozdawnictwo. I to, co powiedziałeś o tych kurach, to naprawdę, słuchajcie, nie jest żart, bo mamy wśród naszych klientów również przedsiębiorców z tej branży, którzy mają w tym momencie dylemat, czy rozpocząć produkcję kolejnych, znaczy zasilić fermę kolejnymi kurczakami i je hodować, w sytuacji, kiedy nie mają gwarancji, że będą w stanie kupić węgiel, którym ten kurnik będą mogli ogrzać. I część z nich odpowie sobie na to pytanie, że nie warto. Czy kupią u nas złoto? Nie wiem, zobaczymy. Kolejna rzecz, która w sposób w potężnej skali, powiem tak, bo czas nam się kończy, będziemy się spieszyli, w potężnej skali wpływa na wzrost podaży pieniądza, to wszystkie programy związane z finansowaniem, czego się da. 500+, 13 emerytury, 14 emerytury, 300+, przebąkiwana, pewnie też słyszeliście, wycofano się później z tego, waloryzacja 500+, na 800, niby nie ma środków na to. Na razie, mówi pani minister w wywiadzie w Radiu Z, co może sugerować, że może za jakiś czas jednak się te środki znajdą. Pompowanie potężnego strumienia środka płatniczego bez pokrycia do systemu gospodarczego. Jeżeli to się dzieje na całym świecie, dzieje się to w Polsce, dzieje się to w Europie, no to powiem coś na temat złota, no ono będzie drożeć, bo to jest po prostu nic innego jak pochodna funkcja podaży pieniądza, wzrost ceny złota, nic innego. Złoto praktycznie nie drożeje, ono zatrzymuje siłę nabywczą. Tylko my widzimy to wartość nominalną, bo pod spodem to jest cały czas tak jakby unoszone do góry, ale złoto cały czas zachowuje siłę nabywczą. I to jest konsekwencja tego między innymi. Rozdawnictwa ludzi, którym w zasadzie wręczony drogą demokratycznych wyborów monopol na emisję pieniądza jest niczym innym jak daniem brzytwy małpie. Kolejne zjawiska ekonomiczne. Reglamentacje, regulacje cenowe, dopłaty. My tego nie mieliśmy 10-15 lat temu. Tak, nie mieliśmy. Ale z powrotem zaczynamy mieć. Ale to już było. Henry Hazlitt, którego książkę pod tytułem Inflacja, wróg publiczny numer 1, gorąco polecam, napisał coś takiego. Kontrola cen jest zawsze szkodliwa ekonomicznie, a nawet zgubna, jednak z punktu widzenia urzędników państwowych ma przynajmniej jedną zaletę polityczną. Pozwala sugerować, że winę za wyższe ceny ponoszą chciwi i zachłanni przedsiębiorcy, a nie inflacyjna polityka pieniężna. No to ciach. To teraz z punktu widzenia przedsiębiorcy powiem, jak wygląda, jaka jest konsekwencja kontroli cenowej. Dajmy na to, że ja sprzedaję, nie wiem, wodę mineralną i nagle
w czasach tej tak zwanej inflacji, czyli wzrostu kosztów produkcji, ja mam ustawowo ustaloną cenę maksymalną, tak, no to poziom kosztów zaczyna mi się zbliżać do poziomu dochodu, a w pewnym momencie może nawet to przekroczyć. Więc co ja robię, żeby nie generować strat? Wstrzymuję produkcję, a w konsekwencji przestaję produkować, więc efektem kontroli cenowej jest nic innego jak zabicie rynku i dostarczania produktów i usług na rynek. Czyli to, co tutaj robi ten pan, jestem jego wielkim fanem w cudzysłowie, po prostu on niszczy gospodarkę. To za jego sprawą będzie coraz mniej dostępnych towarów i usług. Więc jeżeli państwo będą słyszeli o tym, że po prostu nie będzie podwyżek cen prądu, ale koszty w elektrowniach będą rosły, ktoś będzie do tego dokładał. Pytanie brzmi, kto pierwszy powie stop, nie chce już więcej dokładać. No, na pewno dla przedsiębiorców te ceny nie będą zamrożone, więc i dobiją to samo nas z drugiej strony. O wprowadzeniu w sklepach odgórnie regulowanych cen na produkty spożywcze. No pytanie, no kiedy już to było? No oczywiście w PRL-u. Czym się skończył PRL? Hiperinflacją. Jeżeli będziemy dalej szli w tym kierunku, skończymy tak samo. I skończyły nam się slajdy, ale refleksją muszę się podzielić. Bo wczoraj w samochodzie się zastanawialiśmy, co by się musiało zadziać, żeby zatrzymać ten proces. Ja stwierdziłem, że rozwiązaniem jest szpital psychiatryczny. Dlaczego? Jeżeli ja, dajmy na to, a jest tam okno za zasłoną. Jeżeli ja bym szybko wybiegł, skoczył przez to okno i wyskoczył, to bym zrobił sobie krzywdę. To jest akt autoagresji i to wymaga po prostu takich zabiegów klinicznych. Ale jeżeli państwo by za mną pobiegli i spadli w dół, no to by się okazało, że wszyscy potrzebujemy pomocy psychiatrycznej. Ale jeżeli większość tego nie widzi, to żyjemy w Matrixie. I wszyscy śpimy. I z tego, co mi wiadomo, to wszystko dzieje się na naszych oczach, ale na ulicę jeszcze nikt nie wychodzi. Tak więc ja nie widzę przyszłości kolorowo, jeżeli większość społeczeństwa nie będzie rozumiała, jak działa inflacja. Ale studiując historię ostatnich kilkuset lat, wiem jedno, że ludzie się nie uczą. Tak więc moja prognoza jest taka, że groźba hiperinflacji jest większa niż mniejsza dla naszego kraju. Piotr, może. Zgadzam się z tobą, a bacząc na to, z jak kompetentnymi politykami mamy do czynienia, czy w jednym, czy w drugim obozie, obawiam się, że przyszłość raczej nie rysuje nam się w różowych barwach, bo skłonność do oszczędzania nie jest domeną owych polityków.